Witam serdecznie z Manhattanu, Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko, jesteśmy na Times Square. Times Square to najbardziej znane skrzyżowanie na całym świecie i chyba największa atrakcja tego miasta. Times Square każdego roku odwiedza 50 milionów turystów z całego świata. Zawsze są tutaj ludzie. Życie toczy się do późnej nocy. Tu można spotkać kowboja z gitarą w samych slipkach albo niemal nagie dziewczyny, których ciała pomalowane są w kolorach amerykańskiej flagi. Ale też myszkę Miki, Elmo, Smerfetkę czy inne postaci z bajek. Przybywają tutaj turyści z całego świata, żeby popatrzeć na dziesiątki świetlnych billboardów. To tutaj znajduje się największy wyświetlacz reklamowy na świecie. Tutaj przyjeżdża się, żeby wybrać się na słynny musical. Przy Times Square można kupić bilet na przedstawienie od ręki, a do teatrów jest po prostu kilka kroków. Tu oczywiście robi się zakupy. Panie z ochotą odwiedzają sklepy z kosmetykami, panowie i panie sklepy z pamiątkami z Nowego Jorku, a wszyscy panie, panowie i dzieci sklepy ze słodyczami. Pokażę wam jeden z nich, chodźcie. Można tu kupić nie tylko słodycze, ale i gadżety związane z tą marką. Ludzie na przykład stoją pod specjalną maszyną, która niby dobiera odpowiedni cukierek do klienta, a potem oczywiście można kupić sobie w odpowiednim kolorze, ile się tylko chce. Wszystko aż na trzech kondygnacjach. Kiedy pogoda jest taka jak teraz, turyści z ochotą piją kawę albo napoje chłodzące w okolicznych barach i przesiadują na słynnych czerwonych schodach lub przy stolikach pod chmurką. Na szybko można posilić się tutaj hot dogiem lub kanapką. To tu na Times Square odbywa się najsłynniejsza zabawa sylwestrowa. To kula, która opada punktualnie o północy i obwieszcza nadejście nowego roku. A z okolicznych budynków na tysiące bawiących się nowojorczyków i oczywiście turystów spada konfetti. To wejdźmy jeszcze do jednego sklepu. To sklep Disneya zlokalizowany na Times Square. Wszystko z ulubionymi bohaterami z bajek. Frajda dla najmłodszych, ale po dwupoziomowym sklepie chętnie chodzą też dorośli. Tłok, ścisk, hałas, zgiełk, ruch, klaksony, wyjące syreny to fakt. Tu jest tak niemal zawsze, ale taki jest po prostu urok Times Square. Mówi się, że Nowy Jork to miasto, które nigdy nie śpi. Na pewno nigdy nie śpi Times Square. Z Nowego Jorku kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski.